mogliście myśląc w ogóle, dizajnie, bo założyliśmy, że tak jak tu siedzimy we trzy, to każdy z nas swoim dizajnem rozumie coś innego. Wydaje mi się, że do momentu, w którym nie będziemy mieli bardziej uwspólnionego tego rozumienia, czym jest design i czym jest projektowanie, no to będą się zdarzały takie sytuacje i będzie trudno nam wspólnie rozmawiać i będzie trudno też instytucjom, czy raczej ludziom siedzącym w tym, pracującym w tych instytucjach, widzieć naprawdę zapotrzebowanie. No to jest ten moment, w którym specjalistka designu wchodzi do urzędu miejskiego. Jest, co ja mam ci dawać? To jest mój telefon, nic nie daje. To jest mój telefon, twój ci dawać. To jest mój telefon, do tego określenia. I no, tak z tego by wynikało, co mówisz, że to jest jakaś degradacja, tak? Bycie artystą plastykiem. To nie chodzi o to, że to jest degradacja. To jest, chodzi o to, czego oczekujemy od artysty plastyka, a czego możemy oczekiwać współcześnie od projektanta, od współczesnego projektanta. I mam wrażenie, że taki podział piękne i funkcjonalne, i na którym w zasadzie wyrósł ten tradycyjny design, oraz takie przyczepienie, mówiąc nieładnie, wydziałów, które kształcą projektantów do Akademii Sztuk Pięknych w większości, nie wszystkich, ale w większości, działa między innymi na szkodę właśnie... To powinny być wyższe szkoły zawodowe raczej. Ja myślę, że design jest strasznie interdyscyplinarny tak naprawdę. Powstaje bardzo i dużo... I równie dobrze mogłyby być to wydziały przy Politechnice. To mogą być wydziały przy Politechnikach i takie są. To mogą być nawet kierunki na uniwersytetach. Też takie mamy w Polsce. No i mamy studia podyplomowe. I studia podyplomowe. Z Wilkiem grupą mieli takie studia, które się nazywały i nazywają się Design Management. I na tych studiach spotykali się projektanci, technolodzy, ludzie od marketingu i oni pracowali w zespołach przez całe studia. Spróbujmy teraz zwiedzić wirtualnie fragment polskiej wystawy na Dutch Design Week. Ja byłam tam faktycznie i realnie i szczęście miałam, że pani kurator Agata Nowotny mogła mi opowiedzieć o wybranych przez siebie pracach i projektach. I to, co faktycznie zrobiło na mnie wrażenie, to proces dochodzenia do pomysłu, już nie mówiąc o realizacji. Bo oczywiście są takie sytuacje czy projekty, kiedy człowiek się domyśla, że potrzebne jest materiałoznawstwo, potrzebne jest jakiś pomyślunek o odbiorcy, ale na przykład projekt, który wyszedł od luźnych refleksji związanych z wiatrem, zakończył się zupełnie przedziwnym projektem niespotykanym. Gdybyś mi nie powiedziała o tym rękawie wspierającym kobiety po mastektomii, to przyznam, że mogłabym się nawet nim nie zainteresować, a to jest niesamowita historia pokazująca właśnie tę interdyscyplinarność i to, że założona z góry definicja może nawet więcej ograniczeń wprowadzić niż to wynika z osoby o otwartym umyśle. To jest bardzo fajny przykład i to jest coś, co pokazuje, za chwilę opowiem, co to jest za eksponat, ale to jest dokładnie przykład tego, co pani Beata mówiła o tym zakształconym oku. Że tak naprawdę, żebyśmy nauczyli się doceniać design i odbierać w ogóle design, też używać takiego designu, to musimy go najpierw Tak. No to jakaś nawiedzona. No to była Zofia Maciąg przy mnie. Prowadziłam się po wystawie w Eindhoven. Tak, ale na Timowej ile też zapłacono? Też? Ile to zapłacono? W sumie 900 zł? No widzisz, mam niekształcone to. I wydaje mi się, że to jest... No. Że to do 1000, tak, czyli 900 ile. To dobrze, to ja cię pocałuję. Słuchaj, to teraz tak. Tam co dzwoni, to nikt nie pocałuje w dupę. Bo jeżeli ty już zapłaciłeś, to co do Pawła dzwoni, to Paweł mi się do Wisły skoczy, a ty do Zaleskiego. Zofia Maciąg czekała na Zaleskiego Porczyńskich. Dobry bankiet, nażarłam się, napiłam się. Zofia Maciąg uciekła w krzaki. To też już nie jest tylko i wyłącznie funkcja. Znaczy, to jest nie przeszło. To więc jeżeli tam miałeś trzy dni temu telefon, trzeba się odezwać i tam odzwoń. Może tam na tym trzeba odebrać na komisariacie tam w Otwocku. Może tam. No. Zadzwoń na ten numer.
na który w zasadzie myślę, że można by punkt jakiejś wystawy poświęcić. Po prostu może mają jednostronny telefon. Jeszcze raz zadzwoń, może się odezwie. Czekam na ciebie, żeby byłaś w domu. Się fascynowały wiatrem i właściwościami, jakie wiatr może mieć w różnego rodzaju konstrukcjach, mechanizmach. Zaczęły badać, tak naprawdę research właśnie zaczęły prowadzić, prowadzić takie szerokie dochodzenie, gdzie wiatr w jaki sposób jest wykorzystywany w powietrze. No, krok po kroku dochodziły do różnych rozwiązań, do różnych odpowiedzi, które pchały żeby radiowa ze mnie tutaj koncita odzywało się. To jest tak, to jest gra, gra, który jest wyposażony w taki system kanalików, które działają, żeby już tam w skrócie powiedzieć, które działają w ten sposób, że imitują masaż manualny. Zakładając ten rękaw, mamy, możemy jakakolwiek musi działać radiostacja. To jest szczególnie istotne u kobiet, na głowie, które właśnie po zabiegu mi mają problem z tym krążeniem. Nie działa? Faktycznie no tak, dlatego potrzebowałam tej opowieści. No to jest kolejna płaszczyzna. Mamy edukowanie projektantów, edukowanie odbiorców. Bywa w niektórych kulturach wysoko rozwiniętych wsparcie instytucjonalne czy państwowe, ale jest też... O Jezu, ja się nie zasnę. Jestem tak... Maciąg była, Maciąg. Wsparcia udzielił Instytut Adama Mickiewicza, który po raz kolejny... To Maciąg, taka ta debilka. Dostałam książkę za 50 zł. Macierewicz był. Pytanie, na ile to... Nie było, Hanka była, ale może uciekła do piwnicy, ale był Macierewicz. Gdzieś odchodzenia od kategorii narodowości, na ile to jest potrzebne? A idź! Otworzył nam bankiet. Tylko, że jest polski. No, uciekł. Ja powiem tak, oczywiście intuicyjnie czujemy, że chcielibyśmy, żeby o nas mówiono, że jesteśmy kreatywni, innowacyjni i że też potrafimy wymyślić. Bo to jest trochę tak, że my mamy ciągłe poczucie, że jesteśmy krajem, który produkuje, a nie wymyśla. I trochę gdzieś taki kompleks z nas wychodzi, że chcielibyśmy być bardzo docenieni. No więc ja, ponieważ zostałam zaproszona tutaj ze względu na tą książkę, a nie to na tej innowacji, którą się wcześniej zajmowałam, to ja będę mówiła w ramach tej książki. Ja ostatnio przeżyłam taką historię, że przyjechali do mnie Japończycy. Przyjechali do mnie Japończycy, byli u mnie w domu, oglądali, bo nie mamy muzeum w Warszawie, ale za to jest pani dom. To jest mój dom i ja po prostu dzwonią do mnie i mówią, słuchaj, trzeba przywieźć kogoś pokazać. Ja mówię, no oczywiście. I oni przyjechali do mnie do domu i zobaczyli te tysiąc ileś obiektów i byli zszokowani, ponieważ oni od 10 lat kupują duński design do Japonii. I zobaczyli... Czyli to jednak ta narodowa promocja. Tak. I oni zobaczyli skalę tego. Oni zobaczyli skalę tego, zobaczyli jakiej jakości to było i w ilu technologiach to było. I dla nich to był duży szok i podjęli decyzję, że zaczynają sprowadzać polski design do Japonii i napisali i zrobili dużą konferencję prasową sami, czyli Japończycy, bez żadnego wsparcia naszego instytucjonalnego. I napisali, że Warszawa jest teraz numerem jeden, jeżeli chodzi o design, to było za żelazną kurtyną i to były zupełnie inne warunki i to się inaczej rozwijało. Pan i to bardzo ciekawe. Bydło i Pawliczu. Ja i Warszawa jest najlepszym cudem sposoby, handlu majtkami. Można robić wystawy, można go wywozić, można pisać książki, można brać udział w konferencjach, które będą mówiły o innowacjach. Wcale nie trzeba pokazywać obiektów. My możemy się włączać w obiekt intelektualny na różne sposoby, tak? Ja akurat zajmując się chwilowo teraz o stronę tej kolekcjonerskiej, nazwijmy to, postanowiłam to w ten sposób uaktywnić, tak? Więc ja myślę, że każdy sposób, który będzie mógł pokazać to, że my jesteśmy kreatywni, że my widzimy, że my umiemy rozwiązywać problemy, myślę, że będzie dobry. Wstrzymujemy głos Agaty Nowotny. Teraz chwila na informacje, ale zaraz po nich wracamy do tego wątku. Wieczór Radia Tok FM. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy.
za co docenię. Mogę na nim polegać. Sporo jeździliśmy też w trasę i teraz z każdym kilometrem mam coraz większą pewność dobrego wyboru. Widzę, że ci zaimponował. Zaimponował, jestem nim zachwycony. Stary, nie przesadzę. Nie znam gościa, ale... Mówię o moim Volkswagenie. Z każdym kilometrem docenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen.pl i zyskaj nawet do 21 tysięcy złotych. Delikatesy Centrum przedstawiają Smaki tygodnia, czyli sztukę kulinarną pod tytułem lekkie tortille z orzeźwiającą salsą z mandarynek. Gwiazdą wieczoru są mandarynki. Tylko 3,49 za kilogram. Scenariusz i reżyseria. Mama i tata. Przepis znajdziecie w naszej gazetce. Delikatesy Centrum. Dbamy codziennie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. W Sejmie lada chwila powinna rozpocząć się debata dotycząca kolejnej ustawy PiS-u o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi m.in. o przepisy regulujące tryb wyboru jego prezesa. Zdaniem opozycji, dzięki nim Prawo i Sprawiedliwość chce obsadzić na tym stanowisku swojego kandydata. W Sejmie jest Joanna Mągosa. Asiu, czy zapowiada się gorąca dyskusja? To niewykluczone. Opozycja chce odrzucenia ustawy w całości, bo jej zdaniem celem PiS-u jest podporządkowanie sobie Trybunału. Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia. Normalnie do czasu wyboru nowego szefa TK zastąpiłby go wiceprezes Stanisław Biernat. Ustawa PiS-u zakłada, że obowiązki prezesa ma pełnić osoba o najdłuższym sędziowskim stażu, a w tym wypadku będzie to wybrana przez PiS Julia Przyłębska. Po miesiącu od zwolnienia wakatu prezesa zostaną przedstawieni nowi kandydaci na to stanowisko. Teraz zgromadzenie ogólne, czyli pełny skład sędziowski, przedstawia prezydentowi 3 kandydatury. Po zmianie ich liczba będzie nieograniczona, a do rekomendacji na to stanowisko potrzeba będzie tylko 5 głosów poparcia. I jest jeszcze jedna ważna zmiana. Publikację orzeczeń będzie zarządzał prezes Trybunału Konstytucyjnego. To była Joanna Mągosa z Sejmu. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 22. Zapraszam. Pogoda. Jutro najwięcej chmur na obszarze od Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Przez Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze Wschodnie. Tam zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i deszcz. Popadać może też na pozostałym obszarze kraju, wyłączając południowo-wschodnią Polskę. Tam z kolei będzie najwięcej słońca. Termometry w ciągu dnia pokażą od 4 stopni w Białymstoku, przez 5 w Trójmieście, Bydgoszczy, Toruniu, 6 w Szczecinie i Warszawie, 7 w Poznaniu, Łodzi, do 10 stopni we Wrocławiu i 11 w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wieczór Radia TOK FM. 21:42, piątkowy wieczór Radia TOK FM, trwa magazyn Horyzonty. Wracamy do rozmowy o sensie, istocie promocji narodowego designu. Beata Bochińska wypowiedziała już swoje zdanie i pocieszyła nas, że wystarczy Japończyka zaprosić do mieszkania Beaty Bochińskiej, a na cały świat roznosi się już wieść, że jest dobrze. No więc pytanie do Agaty Nowotny. Czy Instytut Adama Mickiewicza jest potrzebny w związku z tym? Nie mogliśmy wcześniej wpaść na to, że są takie miejsca, które działają cuda? Pytanie, skąd Japończycy się dowiedzieli o tym, gdzie iść? Być może dzięki działalności Instytutu Adama Mickiewicza, który rzeczywiście bardzo prężnie działa od paru lat, wspierając ten obszar projektowania, pokazując polskich projektantów, polskie projekty. Natomiast ja trochę z przekorą bym powiedziała, że ja nie tyle jestem za wspieraniem polskiego designu, co polskich designerów, polskich projektantów. Uważam, że siła jest w ludziach i że współcześnie w ogóle się teraz przetacza taka fala dyskusji o tych narodowych designach, mówiąc nieładnie, czyli na ile my mamy do czynienia rzeczywiście z polskim, skandynawskim. No, skandynawski design to jest już taki termin, który taki frazes niemalże, tak, to już po prostu wszyscy, taka tak. Ikona w zasadzie, każdy niby wie, co się pod tym kryje. Natomiast jeśli popatrzymy uważnie
zastanawiając się, czym jest tak zwany polski, skandynawski, niemiecki, nie wiem, jakiś inny design, no to zobaczymy, że to jest wszystko międzynarodowe już w tej chwili. To jest tak naprawdę mieszanka różnych tradycji, to jest mieszanka różnych kapitałów, to jest mieszanka różnych doświadczeń. To jest kwestia tego, że projektanci się kształcą w różnych miejscach, tak? Nasi studenci, absolwenci po polskich szkołach, my ich wypychamy w świat. W Eindhoven, gdzie organizowaliśmy wystawę, spotkaliśmy absolwentów tych szkół, które wystawialiśmy na przykład, którzy uczą się już na dalszych poziomach, na dalszych stopniach w Holandii. No i teraz pytanie, tak? Czy ten przymiotnik narodowy jest tak bardzo potrzebny? A może pójść o krok dalej? Nie promować polskiego designu, nie promować polskich projektantów, ale polskie marki właśnie. Przywrócić siłę polskim markom, bo na razie mamy taki fetysz lokalności, małych warsztatów rzemieślniczych, gdzieś tam takich tandemów albo kooperatyw kilkuosobowych. Ja myślę, że polskim markom bardzo że polskie marki bardzo warto wspierać. I że tą promocją one się, myślę, zajmą same. Natomiast zdecydowanie warto je wspierać, bo to jest taki też bardzo ciekawy moment w polskim przemyśle, w którym jeszcze mamy tą infrastrukturę, jeszcze mamy ten przemysł, ale tak naprawdę jak popatrzymy sobie 2, 3, 10 lat do przodu, to już jest znak zapytania, czy my będziemy na tym poziomie uprzemysłowienia, więc jeżeli my chcemy utrzymać ten przemysł, to musimy zdecydowanie dołożyć wartość do niego, właśnie wartość projektową. To znaczy tak, żeby już w prosty sposób to powiedzieć, chodzi o to, że polski przemysł bardzo często produkuje rzeczy, które idą potem, są brandowane, mówiąc nieładnie, zupełnie innymi markami, prawda? Pod obcą banderą. Dokładnie, czyli te jak się pojedzie do, nie wiem, do hut szkła, które jeszcze funkcjonują, do fabryk porcelany, do fabryk mebli, to oni mówią, no tak, no widzieliśmy naszą porcelanę, nasze szkło gdzieś tam, prawda, na wielkim królewskim przyjęciu, na przykład w Wielkiej Brytanii, tak? Zupełnie pod cudzą marką. Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz tutaj, bo zastanawiam się nad tą narodowością trochę i ja myślę, że ciekawszym zjawiskiem jest dzisiaj nie tyle taka narodowość tylko myślę, że to, że istnieją pewne regionalizmy. Znaczy my jesteśmy regionem Morza Bałtyckiego, jesteśmy północni, nie południowi w Europie. Jesteśmy Europejczykami, ewidentnie nasz design jest europejski, więc to nie jest tak, że myśmy się kompletnie roztopili w globalnej zupie, bo my jesteśmy inni niż Brazylijczycy i nawet niż Chińczycy, którzy mają świetnie rozwijający się design swoją drogą. I ja myślę, że my jesteśmy regionalni, my jesteśmy regionem Morza Bałtyckiego. Co to znaczy? To znaczy, że nam jest bliżej do Skandynawów niż do Włochów z designem. Dlatego, że myśmy zawsze projektowali dla człowieka ubogiego, dla człowieka w potrzebie, tak samo jak robili to Skandynawowie, a nie dla... Myśmy nie projektowali nie do luksusowych przedmiotów, dla bardzo wąskiej grupy arystokracji czy bardzo zamożnej grupy, tylko dla przeciętnego człowieka. I ja myślę, że to jest duży wyróżnik naszego designu i naszych projektantów. Ja się tutaj zgadzam, że ciekawszym aspektem jest promowanie samych projektantów niż designu w ogóle. Zresztą nasi projektanci przez lata, to też książka o tym pisze, wyjeżdżali z Polski, to się wiele lat działo wcześniej również i oni zakładali często wydziały wzornictwa w innych krajach. Na przykład profesor Wróblewski na Illinois Urbana, jeden z najważniejszych wydziałów wzornictwa na świecie, Vancouver, czy w innych miejscach, Izdebski itd. Oni wyjeżdżali i tworzyli podstawy projektowania, dlatego że to nasze projektowanie było tym właśnie, do czego dzisiaj świat dochodzi. Bo świat dekorował i estetyzował. A dzisiaj dochodzi do tego, że to projektowanie ma być potrzebne, że to projektowanie ma szanować planetę, że to projektowanie ma rozwiązywać problemy.
a nasi projektanci to mieli we krwi, dlatego że oni musieli to robić po prostu na co dzień. Wspomniała Pani o naszej tożsamości okołobałtyckiej. Nie wiem, czy świadomie zapowiadając się również projekt, nad którym piecze ma Agnieszka Jakobson-Cielec, porozmawiałam z nią ostatnio, spotkałam ją właśnie w Wilnie. Jest wystawa teraz objazdowa, która w ciągu najbliższych miesięcy również trafi, zdaje się, w Polsce będzie w Gdyni, ale właśnie to o czym Pani mówi, chwyta ten fenomen wspólnoty designu około bałtyckiego i w Polsce również będziemy mogli zobaczyć tę wystawę. Tak, ja to mówię dlatego, że kilka lat temu w Instytucie myśmy zorganizowali taką wystawę, gdzie pokazaliśmy 100 obiektów z regionu Morza Bałtyckiego. Myśmy ściągnęli 100 przedmiotów, które zostały zaprojektowane w regionie Morza Bałtyckiego. I one pochodziły z wszystkich krajów, które leżą dookoła Bałtyku. I okazało się, że i specjalnie nie podpisywaliśmy pochodzenia, z jakiego kraju pochodzi który projekt. Nadawaliśmy im tylko tytuły. I okazało się, że większość publiczności nie była w stanie rozróżnić, który jest polski, który jest litewski, a który jest duński, a który jest łotewski. To tym bardziej potwierdza, że wszystko jest kwestią umowy i jakby jakiejś profesjonalnego wspierania marek. Znaczy równie dobrze nasza marka mogła być tak samo silna, jak dzisiaj jest marka duńska. Znaczy ja myślę, że no, trochę tak, a trochę nie. Jedną rzecz musimy sobie wyjaśnić. Myśmy byli naprawdę krajem, który nie miał normalnie działającej gospodarki. Tak? Więc mówienie o tym, że designerzy byli niedocenieni, to jest takie samo mówienie, jak nie byli docenieni genialni lekarze i genialni pisarze. Dlatego, że nie istnieje normalny rynek. W związku z tym, jak nie ma normalnego rynku, bo design to jest marksistyczne korzenie, ale rośnie na bardzo ekonomicznej glebie. Jeżeli tej ekonomii nie ma zdrowej, czyli nie ma popytu, nie ma rynku, nie ma normalnych mechanizmów, to się nie rozwija, zwyczajnie. W związku z tym możemy powiedzieć, że idea się rozwijała, powstawały ciekawe projekty, powstawały jakieś serie, ale one nie były zauważone zewnętrznie, tak? No i takie były po prostu warunki. Ja powiem szczerze, ja już dzisiaj mam trochę dosyć wylewania żalu na ten temat, bo szkoda czasu już na to, no. To wróćmy do podstaw, wróćmy do tego, co zależy od nas, wróćmy do mieszkań. Książka, o której dzisiaj mówimy, Zacznij kochać design, jest pełna zdjęć obiektów, które w większości należą do Pani. Ja oglądam ją z ogromnym sentymentem, bo jest tam mnóstwo klimatu z mieszkania mojej babci. Oczywiście te przedmioty zostały już dawno wyrzucone jako obciachowe, niepotrzebne, w ogóle niemodne. A tutaj widzę w Pani książce, że chyba ktoś w mojej rodzinie się pomylił. Ale co ciekawe, bo wspomniała Pani o tym, że Pani mieszkanie jest pewnego rodzaju w przenośni oczywiście muzeum designu. Posłuchajmy, co mówi Zuzanna Skalska, która również studiowała design, ale jest właśnie jej analityczką trendów do spraw designu, innowacji i biznesu i osobą, która trzęsie światem designu. Co ona mówi o swoim mieszkaniu w Eindhoven? Posłuchajmy. Mieszkasz na co dzień w Eindhoven, w Holandii. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda Twoje mieszkanie, na ile wydawałoby się designerskie osobie, która snobuje się na designerskie klimaty. Wręcz przeciwnie, ja mam mieszkanie, które jest moje, bo ja zauważyłam właśnie, i to do większości moich kolegów, jak wchodziłam, to w tym mieszkaniu właśnie każdy człowiek może mieszkać. Było mieszkanie po prostu urządzone z żurnala mody. W taki sposób, że faktycznie zawsze stoi ten EMS, zawsze jest kuchnia, w której nikt nie gotuje, zawsze czysta, tak? Bo i tak oni wszyscy jedzą tak na mieście, albo tylko podgrzewają mikrofalówce, no ale mają, prawda, wielkie gorenie i inne. Tutaj przeważyła moja polskość, bo ja chciałam mieć mieszkanie, które będzie moje, po prostu moje. Mam oczywiście, mam design, ale to są miniaturki. Nawet mam od Oskara Zięty, mam malutkie flopiki. Tak, i wiem, że nawet teraz zrobił nawet z metalu i właśnie mi obiecał małego flopika z metalu. To jedyne miejsce, jakie mam, to mam dokładnie na te małe rzeczy, bo reszta jest po prostu moja. Nie chcę mieć żadnych metek, kupuję rzeczy, które się dobrze czuję, które odpowiadają mnie, mojej tożsamości. Mam bardzo dużo wikliny, mam bardzo dużo rotanu, mam bardzo dużo czerwieni, mam wysoki włos, wykładziny, żeby było ciepło, bo potrzebuję po prostu takiego ciepła, no. I faktycznie, jak przyjeżdżają do mnie Polacy, to mówią, że to nie jest mieszkanie, że czują się, jakby byli na wakacjach, bo wszystko jest takie inne, właśnie takie nieblokowe, a Holendrzy wchodzą i mówią, że dokładnie odczuwają mnie w tym mieszkaniu, że się nie spodziewali innego, że dokładnie to, że to będzie moje mieszkanie, że będzie tu faktycznie, bo są moje zdjęcia, moich rodziny, moich przyjaciół, mam rzeczy, które kocham, mam swoje zegarki, mam swoją bytą, mam biżuterię, rzeczy, które dokładnie robią nie mam, bo ja lubię nosić korale, więc mam i takie różne, więc mam całą ścianę w koralach.
No i także korale stanowią u mnie nie są tylko i wyłącznie funkcjonalne te dekoracje dla mnie, ale również na dekorację mojego mieszkania, no, bo że mam ścianę taką korali, no, że biorę dokładnie ze ściany to, co wisi. No. Lubię mój kąt kanapowy, tak zwany, jak to moja rodzina mówi, że to zadzwoń, jak już będziesz na kanapie. Tak? Bo to kanapa stanowiła zawsze u mnie coś takiego, że jak już jestem na kanapie, to jestem wtedy już w domu. No. Jest takim odpoczynkiem. Czyli rozumiem, że nie miałaś nigdy takiego etapu, że ważne byłoby dla ciebie, żeby mieć w domu zastawę stołową tego, a nie innego projektanta. Nie, nigdy. Nigdy. Zuzanna Stalska nie potrzebuje. No i co powiem na to, pani na to? No ja odpowiem, że przewrotnie odpowiem, że nie wierzę w to, dlatego że ona może nie zna, może nie chcieć mieć przedmiotów jakiegoś projektanta, ale na pewno wybiera przedmioty dobrze zaprojektowane, więc one mają projektanta. Musimy się tam wybrać. Myślę, że wracamy znowu do pytania o definicję designu, prawda? Że to nie musi być wielka marka, to może być coś, co jest dobrze zaprojektowane, co jest wygodne. Ale to jest też na przykład zaprojektowane w taki sposób, że nie zanieczyszcza dodatkowo środowiska, tak? Albo że jest tanie w transporcie, albo że jest lekkie. I teraz słuchając tego, przyszło mi też do głowy, że coraz częściej musimy się zastanawiać, jak ludzie, nie tyle jak ludzie mieszkają teraz, tylko jak naprawdę będą mieszkać za nawet 20 lat, tak? Czy ty to wiesz, jak będą mieszkać? No, jak to zrobić, żeby chociaż próbować dotknąć tego tematu? Ja się zawsze staram zastanawiać i zawsze to wrzucam też studentom. Dobra, to wyobraźmy sobie, że coraz więcej ludzi lata w kosmos. Zupełnie serio. Jest to po prostu... Ma w związku z tym o tym dyskutujemy. No właśnie, ale mało kto o tym myśli na co dzień, prawda? A projektant powinien rzeczywiście mieć cały czas z tyłu głowy tą świadomość, że ten świat się za chwilę zmieni. Zamieszkania, i jakich mebli my będziemy potrzebować? Co my będziemy, ze sobą tam zabierać? Będziemy dużo rzeczy będziemy współdzielić. Będziemy się pozbywać rzeczy. Te rzeczy będą musiały być coraz lżejsze, albo będą się rozwijały nie tyle rzeczy, co technologie, no to zaraz, które służą też, do tego, żeby... projektant przetłumaczyć nam na nowo, czym jest poczucie własności. Dokładnie. Musimy trochę tutaj przemodelować postawę. I to się zresztą dzieje, bo i to też wracamy do tego rozróżnienia na produkty i na usługi, bo coraz więcej firm też to widzi, że już nie należy się tylko i wyłącznie w produkty. Nawet firmy motoryzacyjne, nawet producenci samochodów, coraz więcej modeli biznesowych budują na tym, że zarabiają na usługach, a nie na sprzedaży po prostu kilogramów samochodów. Właśnie, przestawimy się z myśleniem, że to nie my będziemy posiadali samochód, tylko miasta będą posiadały samochody, to będziemy myśleli zupełnie inaczej. Ale ja wracając jeszcze troszeczkę bardziej na ziemię, to jeszcze jesteśmy chwilę tutaj na tej ziemi, to ja bym powiedziała w ten sposób, że nauczymy się rozróżniać ten dobry design, nauczymy się myśleć tym designem, czyli myśleć o tym, jakie powinny być te usługi, w jaki sposób my powinniśmy żyć, będziemy myśleli o tej przeszłości, jak będziemy jednak znali tą przeszłość. Bo ja mam trochę takie odczucie, że my trochę wyważamy otwarte drzwi, że gdybyśmy znali trochę historię, to byśmy mogli wyciągnąć już wnioski na jej podstawie. W książce jest znowu. My też wracamy do starego motywu, że nie ma skrzydeł bez korzeni. Dokładnie tak. Ja bym powiedziała, że w tej książce jest opisany taki pan Jan Sylwester Drost. Taki pan, który się bardzo interesował technologią właśnie. Wtedy znano wszystko. Szkłem. Szkło się topi z piasku i tyle. I się ręcznie formowało. A on sobie pomyślał, że jak wykorzystać to szkło, żeby ono mogło być dla ubogich. Jak zrobić prasowane szkło takie, żeby mogło być dla ubogich, a żeby było jeszcze piękniejsze niż kryształ, różnięty, szlifowany. I on wymyślił kilka technologii, których nie było nigdzie, nawet w Skandynawii wtedy. I jego rozwiązania dzisiaj mogłyby posłużyć młodym projektantom. No to, drodzy Państwo, zostawiamy Państwa z domyślaniem się, jakie są te rozwiązania i oczywiście zachęcamy do lektury książki Zacznij kochać design. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Prosimy o maile na adres wieczór@tok.fm. A naszymi gośćmi były dzisiaj Beata Bechińska i Agata Nowotny. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Wieczór Radia Tok FM.
Reklama. Delikatesy Centrum przedstawiają smaki tygodnia. Przepis na lekkie tortille z orzeźwiającą salsą z mandarynek. W rolach głównych mandarynki 1 kg, tylko 3 zł 49 groszy oraz margaryna Palma, tylko 1,65 zł za 250 gram. Delikatesy Centrum. Dbamy codziennie. Przyjaciel przyjechał do familii, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych parów i za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 4 listopada minęła 22. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Adam Bodnar liczy, że Polska zastosuje się do rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ-u. Ustawa za życiem czeka już tylko na podpis prezydenta. Turcja aresztowała kolejnych deputowanych Ludowej Partii Demokratycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich wierzy, że rząd wypełni rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ-u. Komitet ten opublikował dziś raport dotyczący przestrzegania przez Polskę praw człowieka i zalecił w nim m.in. natychmiastową publikację wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wezwał nasze władze do... Thank you.
Thank you.
się przede wszystkim na swoim wykonaniu pracy, żeby właśnie nie zauważyło sobie tego nie wyszło.